Ewangelia według Jana, rozdział 18. Gdy Jezus to powiedział, przeszedł z uczniami swoimi przez potok Cedron, gdzie był ogród, do którego wszedł on i jego uczniowie. Miejsce to znał również Judasz, który go wydał, bo Jezus często zbierał się tam ze swoimi uczniami. Judasz więc, wziąwszy od arcykapłanów i faryzeuszy oddział i straż, przyszedł tam z latarniami i pochodniami i orężem. Wtedy Jezus, wiedząc to wszystko, co miało na Niego przyjść, wyszedł i powiedział im, kogo szukacie? Odpowiedzieli Mu, Jezusa Nazarejczyka. I Jezus powiedział im, ja jestem. Stał z nimi również Judasz, który go im wydawał. Skoro im powiedział, ja jestem, cofnęli się i upadli na ziemię. Ponownie więc zapytał ich, kogo szukacie? Oni powiedzieli, Jezusa Nazarejczyka. Jezus odpowiedział, powiedziałem wam, że ja jestem. Jeżeli więc mnie szukacie, pozwólcie tym odejść. Wypełniły się przez to słowa, które powiedział. Nie straciłem żadnego z tych, których mi dałeś. Wtedy Szymon Piotr, mając miecz, dobył go, uderzył sługę arcykapłana i uciął jego prawe ucho. Słudze temu było na imię Malchus. Jezus więc powiedział Piotrowi, włóż miecz swój do pochwy. Czyż nie miałbym pić kubka, który dał mi ojciec? Wtedy oddział dowódca oraz straż żydowska pojmali Jezusa i związali go. Zaprowadzili go najpierw do Annasza, który był teściem Kajfasza. On w tym roku był arcykapłanem. To był ten Kajfasz, który radził Żydom, że lepiej jest, aby jeden człowiek umarł za lud. Za Jezusem szedł Szymon Piotr i drugi uczeń. Uczeń ten był znany arcykapłanowi i wszedł z Jezusem na dziedziniec pałacu arcykapłana. Natomiast Piotr stał na zewnątrz przed bramą. Wyszedł więc ten drugi uczeń, który był znany arcykapłanowi, a po rozmowie z odźwierną wprowadził Piotra. Służąca, która była odźwierną, powiedziała wtedy Piotrowi, czy ty nie jesteś także z uczniów tego człowieka? On odpowiedział, nie jestem. Niewolnicy i słudzy z powodu zimna, rozpaliwszy ogień, stali i się ogrzewali. Piotr także był z nimi, stojąc i się grzejąc. Tymczasem arcykapłan zapytał Jezusa o jego uczniów i o jego naukę. Jezus odpowiedział mu, ja otwarcie mówiłem światu. Ja zawsze uczyłem w synagodze i w świątyni, gdzie wszyscy Żydzi schodzą się, a potajemnie nic nie mówiłem. Dlaczego mnie pytasz? Pytaj tych, którzy słuchali, co im mówiłem. Oto oni wiedzą, co ja powiedziałem. Gdy on to mówił, jeden ze stojących tam sług wymierzył policzek Jezusowi, mówiąc, tak to odpowiadasz arcykapłanowi? Jezus odpowiedział mu, jeśli źle powiedziałem, udowodnij, że źle, a jeśli dobrze, za co mnie bijesz? Odesłał go Annasz związanego do arcykapłana Kajfasza. Szymon Piotr stał i się grzał. Powiedzieli więc do niego, czy i ty nie jesteś z jego uczniów? On zaparł się mówiąc, nie jestem. Powiedział mu jeden z niewolników arcykapłana, krewny tego, któremu Piotr uciął ucho. Czy nie widziałem cię z nim w ogrodzie? Piotr jednak ponownie się zaparł i zaraz zapiał kogut. Zaprowadzili więc Jezusa od Kajfasza do pretorium. Było wcześnie rano.
Nie weszli sami do pretorium, aby nie zanieczyścić się, aby móc spożyć baranka paschalnego. Piłat więc wyszedł do nich i powiedział: jaką przynosicie skargę przeciwko temu człowiekowi? Odpowiedzieli mu: gdyby on nie był złoczyńcą, nie wydalibyśmy go tobie. Piłat więc powiedział: weźcie go i według waszego prawa osądźcie. Żydzi powiedzieli mu: nam nie wolno nikogo zabijać. By wypełniły się słowa Jezusa, które wypowiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią umrze. Więc ponownie wszedł Piłat do pretorium i zawołał Jezusa: ty jesteś królem Żydów? Jezus odpowiedział mu: czy ty mówisz to od siebie, czy też inni tobie o mnie to powiedzieli? Piłat odpowiedział: czy jestem Żydem? Twój naród i arcykapłani wydali mi ciebie. Co uczyniłeś? Jezus odpowiedział: królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, moi słudzy walczyliby, abym nie był wydany Żydom. Teraz jednak królestwo moje nie jest stąd. Piłat powiedział mu: więc jesteś królem? Jezus odpowiedział mu: ty to mówisz, że ja jestem królem. Ja po to się urodziłem i po to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Piłat powiedział mu: co to jest prawda? A gdy to powiedział, wyszedł ponownie do Żydów i powiedział im: ja nie znajduję w nim żadnej winy. Jest u was zwyczaj, że na Paschę jednego wam uwalniam. Chcecie więc, abym wam wypuścił króla Żydów? Zawołali więc wszyscy ponownie: nie tego, ale Barabasza. A Barabasz był złoczyńcą.